Autobiografia, czyli moje dwanaście tysięcy trzysta czterdzieści pięć dni, sześćdziesiąt siedem godzin i osiemdziesiąt dziewięć minut, opowiedziane w czterdziestu dziewięciu tysiącach siedmiuset sześćdziesięciu trzech słowach. Rozdział czternasty. Kierunek Kołobrzeg. Wziąłem więc z chaty kubkę siana, jako że w pracy przy wystawie dość ciekawie zarabiałem, nie było to problemem. Kilka ciuchów, o 22:00 wsiadłem w autobus na Wrocławskim PKS-ie i przed 6:00 rano byłem w Kołobrzegu. Zadzwoniłem po typka, z którym wcześniej ustawiłem się telefonicznie, że tego dnia o tej godzinie będę w Kołobrzegu, zanim przyjechał swoją furą. Minęło na tyle sporo czasu, że spokojnie zdążyłem wyciągnąć z bagażnika autobusu marki Setra 417 GTHD. Spokojnie starczyło też czasu, a abym został przeatakowany przez okupujących okolice Kołobrzeskiego Dworca osób oferujących turystom miejsca albo w swoich mieszkaniach, albo w domach wczasowych, których byli właścicielami, wspólnikami lub pracownikami. Jednak ja miałem nagrany nocleg, więc podziękowałem im za ich opiekę i troskliwość o to, czy będę miał gdzie kimać. Po jakimś czasie przyjechał koleś, z którym byłem ustawiony. Nie był to niestety Mercedes klasy C, ale też nie był to pojazd jednodrzwiowy, dwuosobowy, sześciokrotnie przepłacony 126 p Był to tyle spoko pojazd, że spokojnie zmieściłem się na jego tylnej kanapie. Koleś przywiózł mnie pod blok, w którym na 15 piętrze znajduje się mieszkanie, którego pokoje wynajmuje turystom, używając do tego celu internetowego serwisu Gumtree.pl, gdzie można znaleźć wszystko od uszczelki do zlewu po domy gotowe do zamieszkania. Zamieszczając tam ogłoszenia, na jedno z takich ogłoszeń właśnie odpowiedziałem. Weszliśmy do mojej rezydencji, którą był jeden z pokoi w mieszkaniu na, jak już wspomniałem, 15 piętrze. Załatwiliśmy papierologię, kwestię opłaty za pokoik. Kolo się zmył i przyszwendał się dopiero ostatniego dnia. Dnia tuż przed umówioną godziną opuszczenia przeze mnie jego lokalu. I tak powinno być. Ogarnąłem, jakie sprzęty mam do dyspozycji w pokoju i kuchni. Po czym wypakowałem sobie rzeczy, które mi się przydadzą i polazłem na miasto, a dokładniej w kierunku plaży. Była jeszcze młoda godzina, więc sens takiego planu był jak najbardziej uzasadniony. Tym bardziej, że pogoda była zajebista, do tego celu było ciepło, ale bez przesadyzmu. Od czasu do czasu zawiała delikatna morska bryza, a i woda w Bałtyku miała bardzo fajną temperaturę. Spędziłem tak dobre pół dnia, a potem dwa kolejne. Czwarty dzień na plaży już sobie darowałem, bo lekko mi się to znudziło, a poza tym dało się już po mnie poznać, że kapkę się przypaliłem i wcale takie stwierdzenie nie było przesadą, gdyż w nocy, podczas odpoczynku, tak, tak, odpoczynku, śpi się z kimś, odpoczywa samemu. To samo dotyczy chodzenia do kina i chodzenia na film jedno nie jest tym samym co drugie. Każda zmiana pozycji była odczuwalna w mało ciekawy i przyjemny sposób. Każdy, kto kiedyś się trochę za bardzo sfajczył nad morzem czy jeziorkiem, dobrze wie, o czym mówię. To też czwarty dzień urlopu spędziłem dokładnie na szwendaniu się po koło brzegu, a to zajrzałem na chwilę do pierwszej lepszej smażalni ryb, ale ceny mieli na tyle kosmiczne, że wolałem pójść se do Lidla i kupić sobie swoje święte, zajebiste na każdą okazję ruskie. Potem połaziłem po mieście, wbiłem do kina na, jak się okazało, niezły filmik Wanted Ścigani. Koleś, któremu w pracy szło jako tako, żeby nie powiedzieć tak sobie, zostaje zwerbowany do grupki ludzi nazywających się Bractwem. W międzyczasie ściga w zabójce swojego ojca, ale robi to w dość spektakularny sposób, a to wskazuje dużym fiatem albo ruską ładą. Jedno i drugie wygląda podobnie. Na pokład pociągu, powodując jego upadek, w przepaść, a to rozpierdala bramę zamku śmieciarką. Na wstecznym wypuszcza setki szczurów, samobójców, ładunki wybuchowe przypięte do szczurów, i cały zamek szlak trafia. Jeśli ktoś filma nie widział, to polecam. Potem polazłem do jakiejś knajpki na piwko i frytki ze schabowym. Kto bogatemu zabroni? Tego dnia także wbiłem na linię plaży, ale nie w zamiarze spędzenia tam reszty dnia, lecz obczajki, co tam może ewentualnie być ciekawego. Lecz za wiele takowych rzeczy nie było, jeśli nie liczyć babki sprzedającej ręczniki wyglądające jak sporo powiększone banknoty 200 euro. Pomnika upamiętniającego zaślubinę Polski z morzem, które to było w kołobrzeg City 18 marca 1945, czy kolesia, który wbił się we wdzianko Wiedźmina albo jakiegoś podobnego brzydala trzymającego w łapie jakiegoś patyka zakończonego czymś w rodzaju badziewnej imitacji ludzkiej czaszki i wymyślił sobie, że stojąc na jakimś pewnie przypalonym garnku będzie łoił kasiorę od co bardziej naiwnych turystów. Potem trochę zjebała się pogoda, ale było zdecydowanie za wcześnie, żeby resztę tego dnia spędzić w pokoju. Polazłem więc na dworzec PKS, gdzie wbiłem w autobus, którym zrobiłem sobie wycieczkę do Międzyzdroi. Po drodze zaliczyłem, zresztą tak jak wszyscy pasażerowie tego kursu, dodatkową nieplanowaną atrakcję pod tytułem Podniesienie mostu zwodzonego na rzece Dziwna. Po to, aby mógł przepłynąć stateczek, po dojeździe do Międzyzdroi zrobiłem coś, co powinien zrobić każdy, ale to każdy myślący turysta. Czyli luknąłem sobie, o której mam kurs powrotny do koło brzegu o w miarę sensownej godzinie, oraz czy ten kurs na pewno kursuje w wakacje. Czyli czy nie ma jakiegoś symbolu, który oznacza, że jest to na przykład kurs jeżdżący wyłącznie w dniu. I nauki Szkolnej. Takowy kurs powrotny, który mi pasował, był jakoś w okolicach godzinki 17, czyli miałem dla siebie jakieś trzy godzinki, podczas których zaliczyłem promenadę gwiazd, zrobiłem se sesję fotograficzną w Muzeum Figur Woskowych, odwiedziłem w nim czarusia Pazura, Arniego Schwarzenegera, Asterixa i parę innych postaci, potem wbiłem do oceanarium, które było niedaleko, trochę się jeszcze pokręciłem po centrum, między zdroi i powoli zacząłem wracać w kierunku przystanku. Doszedłszy do niego, zobaczyłem, że stoi sobie bus pasażerski koło brzegu i tu zaliczyłem mega zdziwienie. Pytam się kierowcy, za ile ma odjazd, on mi na to, gdy nazbiera się pełny bus. Czyli wychodzi na to, że koleś nie uznaje czegoś takiego jak rozkład jazdy, którego swoją drogą nie było, jedzie jak ma komplet, czyli równie dobrze mógł pojechać za 10 minut, jak i za 4 godziny. No cóż, można i tak. No to stwierdziłem, że racjonalnym wyjściem będzie zaczekać na autobus, który sobie wcześniej obczaiłem. Tak też postąpiłem. Po kilkunastu minutach przyjechał autobus, do którego wsiadłem. Kupiłem sobie bileta na pętle, czyli koło brzegu, bo tam też ten autobus skończył swój bieg, który rozpoczął w Szczecinie. Po dojechaniu do koło brzegu, korzystając z okazji, że już byłem na dworcu PKS, luknąłem se, o której następnego dnia rano będę miał połączenie autobusowe. Bo o pociągów jakoś nigdy nie darzyłem nadmierną sympatią, obczaiłem, że o siódmej z minutami jest zajebiste połączenie do zakopca. Pyknę se przez całą Polskę, pomyślałem se i poszedłem jeszcze na jakiegoś Gerosa. Po czym zakończyłem swoją trasę w pokoju, zadzwoniłem do kolesia, że jutro. O tej i o tej mam zamiar się zawijać. Następnego dnia gościu owszem przyjechał, ale dobre pół godziny po czasie miał jakąś stłuczkę czy coś. W każdym razie obczajony wczoraj autobus relacji Kołobrzeg-Zakopane właśnie odjeżdżał, więc śmiało mogłem o nim zapomnieć. Dobrze, że się nie kupowałem na niego biletu, tylko miałem zamiar zrobić to, co zawsze robię. Czyli kupić bilet bezpośrednio u kierowcy przed odjazdem. Gościu w końcu przyjechał, wziął swoje klucze i polazłem dwa kroki dalej w kierunku windy, a potem 15 pięter niżej w kierunku dworca obczaić kolejne połączenie. Tak się chujowo złożyło, że autobusów bezpośrednich już nie było. Był jakiś przez Warszawkę, ale jakoś niezbyt chciało mi się jechać 300 kilosów w bok i tam szukać, czy będzie coś do wrodka. Byłem więc zmuszony skorzystać z usług szumnie powiedzianych usług... Po bazgranych, brudnych, wchujnie punktualnych złomków, które kosztują połowę więcej niż autobus na takiej samej trasie. No ale cóż, pociąg miał być za godzinę jakąś, ale skoro już się tak chujowo złożyło, że muszę skorzystać z tych państwowych trupów, to przynajmniej pojadę se pierwszą klasą, to by nie trafić na jakiegoś nawiedzonego mohera. Mohery panoszące się pierwszą klasą to na szczęście rzadkość. Dużo większe było ryzyko, że trafię na jakiegoś nudnego, nawiedzonego profesorka. Jak pomyślałem, tak zrobiłem, kupiłem bileta na pierwszą klasę za 70 parę złotych i polazłem na peron, ale zanim to nastąpiło, wbiłem jeszcze do jakiegoś spożywczaka po coś do picia na czas jazdy i do jakiejś knajpy przy dworcu po podwójne ruskie. To niestety nie wrocławski karmazyn w hali targowej na Piaskowej. Tam test to, co zawsze nie miał prawa zadziałać z prostej przyczyny. Nigdy wcześniej tam... Nikt nie widział. Nie zamówiłem, zapłaciłem i potoczyłem się na peron. Jakieś 8 godzin później było po urlopie i byłem już w domciu. Następnego dnia, gdy odpaliłem swojego komputera, który miał dobre 6 dni wolnego, uruchomiłem przeglądarkę Firefoxa, której używam i, no właśnie, wszystkie możliwe serwisy internetowe rozpisywały się o powodzi, jaka nawiedziła. Zakopane, czyli miejsce, gdzie chciałem se pojechać, zobaczyć jak to w ogóle wygląda i tam złapać coś do Krakowa albo Katowic, a stamtąd na Wrocław i dalej do siebie. Znaczy się, że gdyby nie stłuczka właściciela lokalu, wbiłbym się w sam środek powodzi, co mogłoby stać się sporym problemem w kontekście wydostania się stamtąd, czyli jakby się uprzeć, można by powiedzieć, że McGregor zrobił w huja przeznaczenie. To trzeba mieć farta. Farta, który zaczął się od niby niezwiązanego ze mną faktu jakiegoś typka w Kołobrzegu. Tylko brak tej stłuczki sprawiłby, że koleś stawiłby się o umówionej godzinie po odbiór kluczy, ja zdążyłbym na autobusa, pojechałbym sobie do Zakopanego i ciekawe kiedybym z niego wyjechał. Co ciekawe, byli ludzie, którzy o tej powodzi jakimś cudem nie słyszeli. Gdy zadzwoniłem do kolegi Patryka, że już jestem z powrotem i inne różne różniste różności, jak mu wspomniałem, że o mało co nie wylądowałem w pogrożonym w powodzi zakopanym, on na to, jak to kurwa powódź, a no tak to wylane rzeki, zerwane mosty i w ogóle jeden wielki burdel im się tam zrobił. Mało brakowało, a byłaby możliwość, że nie wróciłbym na kolejną stację wyjazdową wystawy.